Witam. Pomyślałem, że zrobimy razem kulę, sferę. Nie przedłużając, przejdziemy do SketchUpa. Ustawię sobie izometryczny. Mam. Przesunę sobie trochę miejsce. Tak. Teraz potrzebuję zrobić koło. Circle tu. Można nacisnąć lewym myszy przyciskiem, ewentualnie C i szukam miejsca. Dobra, tu mi się podoba. Klikam lewym myszy, rozciągam i zaznaczam. Tak. Ok, wyłączam i chciałbym dodać segmentów więcej, krawędzi. Więc tu u góry mamy dane całego koła. Segmentów jest 24, zrobimy 40, żeby było bardziej miękkie. Dobrze. Mam zaznaczenie. Wyłączę sobie. I teraz potrzebne nam drugie. Ctrl C. Środek mam. Zaznaczam. Teraz. Takie może być, a może nie. Robię sobie. Teraz pionowo mamy. Strzałeczkami robię. To jest lewa strzałka, w prawo, w dół, tak. O, to jest lewa. Zaznaczam i robię. Spacją wyłączam. Tu też mogę nadać 40. Żeby też było równe. Już mam. I żeby teraz ta kula powstała z tych dwóch kółek, oznaczam tą krawędź. Według tej krawędzi będę chciał wypełnić. Mamy teraz tutaj jak follow me i za mną. Naciskam i naciskam, co ma iść. Na razie nie wnikamy w szczegóły. Trzy razy klikam lewym przyciskiem od myszy. Mamy. I teraz, żeby pozbyć się tego pola, no jest zamknięte między krawędziami. Tą krawędzią sfery, kuli i tą. Naciskam i kasuję. Mogę tak albo deletem. Ewentualnie myszką, tak? Gumką, przepraszam. I coś takiego mamy. Możemy podejrzeć teraz. Myślę, że udało Wam się zrozumieć, o co mi chodzi. Staram się jakoś to najprościej wytłumaczyć. To co? Możemy jeszcze raz. C. Zaznaczam koło. Czekajcie. O, bo mi się inaczej, bo to jeszcze raz. Delete. Skasowałem. Teraz C. Lewy przycisk myszy. Rozciągam. Tak. Zaznaczam krawędź. Nadaję. To jest nawet 50. Później tylko jest przy tym. Wyłączam poza obiektem, klikam C, środek mam, strzałeczka w lewo, klikam. Żeby zielony, pamiętacie, że jak robię, zaznaczam C, tak, zobaczmy tu, i teraz zaznaczę strzałeczką w lewo. Idzie od środka tej osi, tak? Zielona jest środkiem oś, tak? Ok, Ctrl Z. Zielona jest tak. Widzicie? Więc pamiętajcie, C
Najpierw strzałeczka, żebyśmy wybrali sobie, którą chcemy oś. Mamy zieloną oś w tym kierunku, niebieską, zieloną. Dół. O. I strzałeczka. Cyk, cyk. To jest ta oś. To jest ta oś. Ta oś. Oś. To jest to. Escape. OK. Tutaj też nadamy. Ile tu mieliśmy? 50. Tu 50. 50. Mamy te same. Zaznaczamy krawędź, według której ma iść follow me. Zaznaczamy obiekt. Spacja. Zaznaczamy krawędź. Możemy zrobić delete, ewentualnie gumką E. I mamy sferę. Trzy razy klikamy, więc widzimy, jak są ułączone poligony. Myślę, że w jakiś sposób Wam pomogłem. Dobrze przepracować kilka razy sobie na spokojnie. Nawyków nabrać, tak? Więc pozdrawiam i do następnego. Trzymajcie się. Pozytywnych emocji polecam wszystkim.